Siemano, z tej strony Piorun. Dzisiaj jedziemy patrolem do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. A dokładnie w jedno miejsce. Opony w patrolu ponabijane do 4 bar. A teraz przełączyłem na automatyczne sterowanie i samo się prowadzi jak w test. Ale też trzeba trzymać rękę na kierownicy. Nie, taki żarcik. I jesteśmy, mamy Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Proszę bardzo, Centrum Edukacji. Podejdziemy sobie kawałeczek. Centrum Edukacji tam. Tu mamy Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Jest to wspaniałe miejsce, polecam serdecznie. Jeżeli ktoś tu nie był, to sobie niech wygoogluje, że w Celestynowie jest takie miejsce. Nazywa się Centrum Edukacji Leśnej. Proszę bardzo. Macie wszystkie dane, od której do której jest czynne. Możecie sobie wyszukać w internecie. Serdecznie polecam. Jakby co, to tu macie też numer telefonu. Ogólnie na filmie będzie widać wszystkie dane. Do kiedy i od kiedy jest czynne. Polecam serdecznie. Sam tu często przybywam. Przyjeżdżam, żeby się zrelaksować od pracy. A dzisiaj jedziemy zwiedzić sobie bagno. Tak. Patrol da radę, już nie takie rzeczy robił. Mam 20% baterii, więc powinno wystarczyć, a jak nie wystarczy, to będzie mój problem, ponieważ przyspieszamy 30 na godzinę. Tak mniej więcej to wygląda. I tu mamy, o proszę bardzo, możecie sobie przeczytać, to jest ten teren. Ja po prostu chcę wam pokazać to, jak ja to widzę, jadąc rowerkiem. Oficjalnie wiadomo, że na taki pomost nie wolno wjeżdżać rowerem, ale ja delikatnie nagnę zasady, bo chcę wam pokazać, jak jest fajnie. Wiem, że trzęsie, jestem tego świadomy. Powiem wam szczerze, że prowadzenie jedną ręką też nie należy do łatwych, a zwłaszcza jak ścieżka się wam nagle zwęża do takiej postaci, naprawdę wąska, mam co najmniej 1,10 m szerokości. I tu sobie staniemy. I proszę bardzo, to jest mój patrol, nowy nabytek. Zajebisty,
Rock Rider z Decathlonu, kupiony za 5 stówek, nawet niecałe, w świetnym stanie. Naprawdę igła, nie ma tu co robić, jedynie co był na serwisie rowerowym tylko po to, żeby sprawdzić naciągi z szprych, centrowanie kół, nie konfiguracja, tylko serwis układu hamulcowego, czy wszystko działa dobrze. Amortyzatory działa świetnie, dolałem mu oleju, bo tu ogólnie jest tak, że w tej goleni jest olej, a w tej goleni macie sprężynę. Jest to taki dziwaczny wynalazek, nie wiem co to za firma to produkowała. No, nawet nie ma napisane, chyba że, ale Rock Rider i tyle. Nie ma po prostu informacji co to jest. To ktoś powie, może na odwrocie. No zobaczcie, że niby, o, pokażę wam, że niby, o. Jest tylko ostrzeżenie i to wszystko. Ale rower i naprawdę jest igła, działa świetnie, koła 26 cali, opony mają tak naprawdę 2 chyba 10 cala, bo już nie pamiętam, ale no naprawdę wygląda bajerancko, a taki krosik, no dobra, powiem szczerze, to by było na tyle, pozdrawiam Piorun. I zapraszam serdecznie do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie, gdzie naprawdę możecie odpocząć. Ja chcę wypromować to miejsce, bo Centrum Edukacji po prostu jest słabo rozpoznawalne. Trzymajcie się. Na razie. Zobaczcie, jakie piękne tereny. Naprawdę piękne tereny.